Ośrodek Działań Społeczno-Kulturalnych Piast, niepubliczny dom kultury, prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Non in Solo Pane Vit Vit Homo, Nie samym chlebem człowiek żyje, działa od wielu lat w miejscu zlikwidowanej w 1993 roku Miejskiej Instytucji Kultury Osiedlowego Domu Kultury Pilczyce. Jakie były koleje losu tego obiektu? Zbudowany w latach 60. był siedzibą Dzielnicowego Domu Kultury Wrocław Fabryczna. Po przeniesieniu Dzielnicowego Domu Kultury Fabryczna do Zamku w Leśnicy był filią tej instytucji pod nazwą Osiedlowy Dom Kultury Pilczyce. Funkcjonowało też tu Kino Piast i filia Dzielnicowej Biblioteki Publicznej. W roku 1976 kierownictwo przejął Henryk Macała, a od roku 1980 do 1988 Dom Kultury prowadzili wspólnie z przyszłą żoną Jolantą, doprowadzając do kapitalnego remontu, który zakończono już bez nich w 1990 roku właśnie. Po likwidacji w 1993 roku przez Radę Miejską Wrocławia Osiedlowego Domu Kultury Pilczyce obiekt przekazano pod zarząd zwykły Radzie Osiedla Pilczyce Kozanów Popowice Północ, która powierzyła prowadzenie ośrodka Jolancie i Henrykowi Macałą. Niestety znajdują obiekt w opłakanym stanie, co prezentuje krótki film. Sukcesywnie, przy znaczącym wsparciu miasta, doprowadzają obiekt do stanu używalności i w wyniku konkursu ogłoszonego przez miasto, obiekt ten przez 17 lat prowadzą jako podmiot gospodarczy w formie niepublicznego domu kultury. Ze względu na ofertę programową oraz używaną przez mieszkańców potocznie nazwę wywodzącą się od nazwy Kina Piast, obiekt nazwali Ośrodek Działań Społeczno-Kulturalnych Piast. Od lipca 2016 roku prowadzony jest przez wymienioną wyżej organizację pozarządową. Stowarzyszenie
Nonis solo pane Widwit powstało w roku 2008 z inicjatywy małżeństwa Macałów. Nazwa stowarzyszenia oddaje cele i założenia programowe organizacji. W czasie, kiedy ludzie żyją dłużej i mają więcej wolnego czasu, potrzeby człowieka nie ograniczają się tylko do potrzeb materialnych. Ważnymi okazują się wartości duchowe. Zgromadzili zatem wokół siebie grupę ludzi związanych na co dzień z upowszechnianiem kultury, ze sportem i rekreacją i tak właśnie powstało stowarzyszenie. W ośrodku znalazły miejsce dla swej działalności statutowej osiedlowe organizacje społeczne. Rada osiedla, kombatanckie, koło pszczelarzy, odbywają się też spotkania mieszkańców. Działa punkt porad prawnych, a okazjonalnie z sal ośrodka korzystają także szkoły z najbliższej okolicy, organizując imprezy o charakterze kulturalnym. Na wszystkie te działania obiekt udostępniany jest nieodpłatnie. Ośrodek proponuje mieszkańcom osiedla bogatą ofertę edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, działania kulturalne dla dorosłych i seniorów oraz działania sportowo-rekreacyjne i społeczne. Dzieci i młodzież uczą się tutaj tańca, śpiewu, gry na instrumentach, teatru, plastyki, uczestnicząc w następujących sekcjach i zespołach. Zespół taneczny Zgraja, sekcja plastyczna, sekcja gry na pianinie, szkoła Yamahy, nauka gry na keyboardzie, perkusji i gitarze, studio piosenki. Zespoły te i ich członkowie zdobywają nagrody na licznych festiwalach w kraju i za granicą. Wymiernym efektem dobrze prowadzonej edukacji kulturalnej ośrodka jest fakt, że wielu uczestników tych zespołów wybiera w przyszłości profesję artystyczną. 5 członków naszych zespołów zostało zawodowymi aktorami i z wielką przyjemnością wracają do wspomnień związanych z tym obiektem, występując na deskach naszej sceny jako zawodowi artyści. Warte podkreślenia są organizowane w czasie ferii zimowych oraz wakacji akcje Zima oraz Lato, mające charakter półkolonii. Spotkania te adresowane są do dzieci pozostających w mieście w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. Dzieci pod okiem wykwalifikowanych pracowników mają zorganizowane zajęcia kulturalno-rozrywkowe, wycieczki oraz zawody sportowo-rekreacyjne. W czasie pobytu dzieci otrzymują 1 obiadowy posiłek. Co roku o dzieciach oczywiście pamięta Święty Mikołaj, bawiący się z nimi na hucznej zabawie. Drugą grupą szczególnego zainteresowania jest środowisko senioralne. Z myślą o nich organizowane są cykliczne działania integrujące środowisko seniorów, które wypełniają im wolny czas i wyzwalają aktywność społeczno-kulturalną. Organizujemy pikniki, wycieczki autokarowe, prezentacje twórczości artystycznej, wieczory poezji, wystawy, zajęcia plastyczne, spotkania profilaktyki prozdrowotnej, spotkania z okazji rocznic państwowych, wyjścia do teatru i koncerty. Z myślą o emerytach organizowane są stałe zajęcia z gimnastyki tai chi i gimnastyki ogólnorozwojowej. W każdą środę funkcjonuje kawiarenka seniora. Na spotkaniach tych pamiętamy o solenizantach i jubilatach, śpiewamy, ale też w miarę możliwości staramy się rozwiązywać indywidualne problemy życiowe osób, często zagubionych w nowej, niełatwej rzeczywistości. Dużą popularnością cieszą się wieczorki taneczne organizowane w każdą niedzielę. Od 26 lat dla ponad 200-osobowej grupy ośrodek wraz z Radą Osiedla organizuje spotkania opłatkowe, na których w rodzinnej atmosferze seniorzy przeżywają ucztę dla ciała i ducha. Jest to wzajemny dar ludzkich serc. Dzieci i dorośli z zespołów artystycznych działających w naszym ośrodku przygotowują okolicznościowy program artystyczny. Panie z klubu seniora pod okiem wykwalifikowanej kucharki przygotowują urozmaicone posiłki wigilijne. Harcerze i wolontariusze, często uczniowie z osiedlowych szkół, szczególnie z 6 liceum ogólnokształcącego, zamieniają się w kelnerów i obsługują dostojnych gości. Jest łamanie się opłatkiem, świąteczne życzenia, wspólne kolędowanie i prezenty, możliwe dzięki hojnym darczyńcom. Nie brakuje też łez i wzruszeń.
Niewątpliwym powodem do dumy jest działalność kameralnego chóru Piastuny, który powstał w 2005 roku. Tworzą go osoby w wieku 60+, które, jak same piszą o sobie, łączy ich pasja śpiewania. W większości są to chórzyści, którzy w przeszłości należeli do reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca Wrocław. Działalność zespołu z pewnością można uznać za wyróżniającą się na tle pozostałych senioralnych chórów Wrocławia. W swoim dorobku koncertowym Piastuny mają występy w Polsce, jak również na międzynarodowych festiwalach na Białorusi, w Czechach, Gruzji, Holandii, Litwie, Ukrainie i we Włoszech, Festiwal Chórów i Orkiestr Lago di Garda oraz na międzynarodowej wystawie Expo w Mediolanie. Repertuar chóru jest bardzo różnorodny pod względem stylów, gatunków i tematyki. Znajdują się w nim utwory sakralne, opracowania polskich i międzynarodowych melodii ludowych, pieśni biesiadne, patriotyczne, musicale oraz dzieła wokalno-instrumentalne m.in. Moniuszki, Mozarta, Orfa, Ramireza, Verdiego. Na potrzeby chóru przystosowano również opracowania kolęd, pieśni patriotycznych i historycznych oraz wiązanek melodii ludowych autorstwa profesora Jerzego Zabłockiego, które utrwalono na 3 płytach CD. Kwiaty polskie, Biesiada ludowa i Skarbiec Polski, czyli wiązanka pieśni sprzed wieków. Ta ostatnia miała swoją prapremierę w marcu 2011 roku podczas koncertu o charakterze widowiska śpiewogry osadzonego w konwencji Biesiady Staropolskiej. Chór niejednokrotnie nawiązywał współpracę z zagranicznymi zespołami z Czech i Niemiec, biorąc udział w międzynarodowych projektach. Owocem takich projektów były koncerty w Chemnitz w 2013 roku, w Pradze w 2015 i we Wrocławiu w 2016 w sali koncertowej Narodowego Forum Muzyki, na których połączone chóry wykonały pierwszą litanię ostrobramską Moniuszki, Carmino Burana Orfa oraz Missa Criolla Ramireza. Do sukcesów Piastunów można zaliczyć dwukrotnie zdobytą pierwszą nagrodę na Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Senioralnych Bo Radość Jest w Nas w 2015 i 2016 roku oraz Grand Prix na Przeglądzie Chórów Senioralnych zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku. Ostatnio, 16 października bieżącego roku, chór zdobył złoty dyplom na ogólnopolskim konkursie chóralnym w ramach Ogólnopolskiego Forum Chóralistyki Wrocław Miastem Muzyki w kategorii chóry seniorów. Dorośli realizują swoje zainteresowania w stałych zajęciach fitness, jogi, w zespole muzyki myśliwskiej i tańcach towarzyskich. Znaczące miejsce w działalności ośrodka zajmuje galeria wystawiennicza. Na początku to my poszukiwaliśmy artystów, obecnie niejednokrotnie twórcy zabiegają, aby wyeksponować swoje prace na ścianach wyposażonych w profesjonalny system STAS i czekają w kolejce. Z wystawcami organizowane są spotkania dla dzieci i młodzieży z sąsiednich szkół, na których artyści dzielą się swoim warsztatem. W wernisażach połączonych z atrakcyjnymi koncertami uczestniczy bardzo liczna grupa mieszkańców. Wiele wystaw poświęconych jest mieszkańcom, ich aktywności przejawiającej się w różnych formach. Kończąc, nie sposób nie wymienić organizowanych masowych imprez plenerowych. Tradycyjnie cykl tych imprez rozpoczynamy festynem Witaj Maj, 3 maj z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja, festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Noc Świętojańska w ramach Święta Wrocławia, Festiwal Kultury Kresowej oraz na zakończenie sezonu Pożegnanie Lata. Zatem działalność Ośrodka Działań Społeczno-Kulturalnych Piast można podsumować jednym zdaniem. Ośrodek Piast bawi, uczy i wychowuje.